Zdecydowanie do nauki pisania dla dzieci polecam pióra i tu trzeba pamiętać, że chodzi o pióra wieczne, czyli takie klasyczne, a nie pióra kulkowe. Wszyscy specjaliści i nauczyciele są zgodni, że są one oczywiście bardziej wymagające, ale dzięki temu kształtują charakter pisma, kształtują kaligrafię u dziecka i też dają mu poczucie takiego bycia bardziej troszkę dorosłym. Na rynku są też teraz i pióra i długopisy zresztą, które przeznaczone są dla dzieci nawet już od czwartego roku życia, dzięki którym dzieci mogą uczyć się pisać. Dla przykładu są pióra na rynku, które op Oprócz faktu, że przy końcówce posiadają taki kauczukowy grip, dzięki czemu rączki dziecka nie zjeżdżają i może ono swobodnie i dobrze pisać, mają właśnie też ten trójkątny uchwyt, i dziecko wie dokładnie, gdzie te paluszki powinny się znaleźć na piórze. Rączki dziecka są zupełnie inne. Są one dużo mniejsze niż ręce dorosłego, i dlatego takie przyrządy też powinny być, powstawać przy pomocy też specjalistów od ergonomii i psychologów po to, żeby właśnie dziecku ułatwić tę naukę pisania, która, jak wiadomo, no nie jest prosta. Dzieci leworęczne zupełnie inaczej, inaczej niż praworęczne chwytają ten, e, e, pióra czy długopisy. Zresztą też mają tendencję do tego, żeby rączką troszkę wymazywać to, co piszą, bo jest to troszkę inna charakterystyka pisania. I jak najbardziej na rynku też są, jest grupa piór, które e, można to poznać po opakowaniach. Są dedykowane dla dzieci zarówno prawo, jak i leworęcznych, dzięki czemu też te leworęczne będzie im się o wiele łatwiej pisało. W piórze najważniejsze. Jest stalówka. To ona tak naprawdę decyduje o tym, jak trwałe będzie to pióro, czy będzie ono robiło kleksy, czy będzie nam się zniekształcało. Wybierajmy naprawdę trwałe pióra, takie, które mają st te stalówki wykonane właśnie ze stali, a jeżeli się da, nawet to irydowe, bo one są najtrwalsze i dzięki temu dziecko nie będzie się zniechęcało przez to, że będzie właśnie stawiało kleksy. Często rodzice mogą podnosić taką kwestię, że może pióro będzie mniej wygodne dla dziecka, bo, wy bo wymaga zmiany tuszu, bo wymaga. Wymaga wymiany naboju. Owszem, wymaga wymiany naboju, ale mamy też XXI wiek, mamy masę udogodnień, mamy pióra z tak zwanym systemem EasyClick, które są szalenie proste, bo po prostu wkłada się nabój do, we właściwe miejsce, wskazane i zamyka się pióro. Jest jeszcze jeden aspekt pisania piórem. Długopis jest mało wymagający, natomiast Pióro to nie jest sam artykuł szkolny. To jest tak naprawdę gadżet, to jest coś, co dla dziecka daje poczucie spełnienia, daje poczucie dorosłości. I pamiętajmy, nie poprawiajmy dziecka, kiedy stawia te kulfony, bo oczywiście piórem będzie to, nauka pisania piórem jest znacznie bardziej wymagająca, ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby to dziecko kształtowało poprzez błędy, które na pewno będzie popełniać, właśnie bardzo ładny charakter pisma, ponieważ to pismo i kaligrafia. W długiej perspektywie, jak pokazują badania, e, potem wpływa na także naukę mowy i na edukację.